Siemacie, z tej strony Base Driver. Jest końcówka listopada, ohydna, depresyjna pogoda, więc warto pocieszyć się czymś wesolutkim. Lancia Y pierwszej generacji, w przeciwieństwie do późniejszych wypustów, oznaczana jedynie literą Y, czyli greckim Y-em właśnie, wbiła na salony w 1996 roku, zastępując model Y10. Razem z poprzednikiem Y-a znikła z rynku marka Autobianki. Nowy model był już dostępny tylko jako Lancia. O ile Y10 był oparty w dużej mierze na pierwszej pandzie, o tyle Y pod stylowym nadwoziem kryło mechanikę Punto 1. Niestety, myli się ten, kto myśli, że Y-a można serwisować w cenie punciaka. Między samochodami jest kilka różnic wpływających na koszta i dostępność części, przede wszystkim tylne zawieszenie. Od Punto mała Lancia różniła się również dostępnością jedynie 3G-owej wersji oraz wypasem. Dużo częściej niż w Fiacie znajdziemy tu klimatyzację i elektrykę, a wnętrze często bywało wykończone alkantarą lub skórą. Najpopularniejszą, przynajmniej u nas, wersją było Elefantino, czyli słoniątko. Tu jednak mamy dopasioną, limitowaną wersję Cosmopolitan, powstałą we współpracy z pisemkiem dla pań, które lubią torebki. Klamka, zgodnie zresztą z ówczesną modą, jest w zabawnym miejscu, czyli tu, na słupku. Ale nie jest niewygodna i zdecydowanie niewygodne nie jest wnętrze, a przede wszystkim to właśnie tu widać, że jest to wypasiona wersja Cosmopolitan. Zobaczcie zresztą. Proszę, skórzane zydle, zresztą grzane, a swoją drogą Włosi nie byliby Włochami, gdyby nie zrobili czegoś takiego. Tutaj są te blaszki od grzania i one po pewnym czasie przebijają skórę, więc bella italiana, prawdaż? Tutaj, proszę bardzo, jaka piękna alkantara, tak samo na desce rozdzielczej. Uwielbiam to, jak Włosi w latach 90. i na początku wieku ozdabiali te deski właśnie alkantarą czy innym materiałem. Wyglądało to, uważam, rewelacyjnie. Tutaj z kolei, proszę bardzo, grzanie zydelków, tak więc pełen, proszę Państwa, wypasik. Klamka wewnętrzna też jest dosyć pocieszna, ale bardzo wygodnie się za nią chwyta, więc tutaj plusik. Tutaj proszę bardzo, oczywiście szyby w prądzie, lusterka tak samo. Jest klimcie, rzecz jasna. Tak więc naprawdę jest to wersja typu luksus. Lusso, jak to mawiają Włosi. No ale lusso niestety, jak to u Włochów, nie oznacza lepszej jakości wykonania. Na przykład jak jechałem, to ta gałka już dwa razy została mi w ręku. Tak więc Luigi, jak zawsze się spisał, poszedł na cappuccino i miał wylane. Ta gałka tutaj, od regulacji wysokości fotela, też lubi zostać w dłoni. O, tak więc jak widać, włoskie dziedzictwo zobowiązuje. No ale przynajmniej mamy tutaj ten bardzo ładny włoski design z bardzo ładnymi dodatkami, jak ta chociażby właśnie alkantara na desce. Ale z drugiej strony na przykład tworzywo na górze deski jest twarde i niezbyt przyjemne. Inna rzecz, że w tej klasie nie powinno się spodziewać czegoś znacząco lepszego. Tutaj zgodnie z modą z przełomu wieków mamy zegary po środku. Zresztą jest pewna ciekawostka, zobaczcie. Mamy kluczyk, zresztą oczywiście z bardzo ładnym znaczkiem Lancia, troszeczkę wytartym, ale trudno. Uruchamiamy zapłon i proszę, obrotomierz i prędkościomierz świecą się na inne kolory, tak więc to jest bardzo fajny smaczek. Co prawda z jednej strony brak tutaj, jak to mawiał pewien mój niestety już emerytowany YouTube'owo kolega, koherencji. Tak, tak, wiem, zaraz zacznie się czepiać, że to znaczy co innego, mam to w gdziesiu, ale wygląda to naprawdę świetnie. Lancia Y Cosmopolitan 2001. To jest samochód dla kobiet, które są kosmo. Tak się kiedyś mawiało chyba. A ta kaseta to pasowałaby chyba raczej, nie wiem, do Ritmo albo Regaty. Lepiej to zostawmy. Za kierownicą Lancii Y siedzi się całkiem wygodnie, dość wysoko, ale jest to w zasadzie norma, jeżeli chodzi o małe miejskie samochody. Tak więc pozycja za kierownicą jest w porządku. Miejsca jest sporo. Bardzo wysocy ludzie mogą narzekać na to, że szyba kończy się dosyć nisko. No i linia wzroku będzie im wtedy padała na górną krawędź szyby, więc rzeczywiście może to być pewien dyskomfort. Ale ogólnie jest w porządku. Można tutaj wszystko pod siebie ustawić. Prawie, przynajmniej
niej. Fotel reguluje się góra-dół. Kierownica tak samo, nie ma wzdłużnej regulacji, ale wtedy nie było to jeszcze standardem, a na pewno nie w tej klasie. Same fotele są naprawdę fajne, wygodne, przyzwoicie podpierają plecy i zad. Generalnie nie mam się czego tutaj czepiać. Natomiast to, na co na pewno będę narzekał, to jest oczywiście brak podpórki pod lewą stopę. Natomiast jak wiadomo, jest to miejski samochodzik, tam często operuje się sprzęgłem, więc powiedzmy, że można to przeboleć, aczkolwiek wolałbym, żeby ta podpórka tam była. Dobra, to pora dostać się na tył. Tutaj robi się tak, jest taki dynksik. Fotel idzie sobie do przodu, to jest całkiem wygodne. No dobra, jest tak sobie. Jeżeli siedzenia są mocno cofnięte, to na nogi nie ma w ogóle miejsca. Jeżeli fotel jest przesunięty do przodu, to robi się zupełnie ok. Znaczy tak, jeśli z przodu i z tyłu siedzą osoby dość niskie, to wszystkim będzie wygodnie. Natomiast jeżeli na przednim fotelu siądzie ktoś wysoki, no to z tyłu zostaje tak naprawdę miejsce dla dzieci, ale za to nad głową jest w miarę dużo przestrzeni, więc przynajmniej tyle. A sama kanapa jest niezła, trochę twardawa, ale to w dłuższej trasie powinien być plus, chociaż takie samochody z założenia nie służyły do robienia długich tras. Czepiłbym się jedynie troszeczkę zbyt krótkiego siedziska, zbyt słabo podpierającego uda, a tak poza tym, gdyby nie kiepskie miejsce na nogi, byłoby tu naprawdę w porządku. Kufer otwiera się dość nietypowo, jak na hatchbacka, bo tutaj. No i na pytanie, czy do bagażnika zmieści się baz w usztywnionym pokrowcu, jest tylko jedna odpowiedź. Stop. Na szczęście mamy dzielone, niesymetrycznie oparcie tylnej kanapy, więc w razie czego zawsze można złożyć na przykład choćby tę węższą część i mamy trzy wygodne miejsca lub cztery niewygodne. No, albo trzy niewygodne, jeżeli z przodu odsuniemy fotel do samego końca. To popatrzmy jeszcze sobie tak na szybko pod Masencję, ale naprawdę ekspresem, bo zaraz będzie ciemno. Zamknij się! Zamknij się! Dobra, no to co my tutaj mamy? Oczywiście legendarne 1200, nie 4.8, co tutaj jest napisane, bo 4.8 by tutaj nie weszło, tylko 1200, 4 oznacza 4 cylindry, 8 zaworów, czyli 2 zawory na cylinder i wściekłe 60 koni mocy, szał, ciał i uprzęży. Jeżeli chodzi o moment obrotowy, to nie pamiętam w tej chwili, dam go gdzieś tutaj w rogu, bo zapomniałem, gdyż jestem idiotą. Natomiast ciekawostka, to jest wersja poliftowa i podobno, wedle tego co mówił właściciel, w polifcie nie pasują spunto jedynki, więc tak, niby jest to samochód oparty w dużej mierze na Punto 1, ale pod maską przed lifta mamy to, co było w jedynce, a po lifta to, co było w dwójce, ponieważ Bella Italia. No ale trudno, nie powinniśmy się spodziewać większej logiki po Marco i Luigim. Przynajmniej tyle, że wlew płynu do spryskiwaczy jest łatwo dostępny, a nie tak jak w Alfie 147, która miała podobnie przecież ukształtowane błotniki. Okej, jadziemy. No dobra, obczajmy jak śmiga ta Bella Ragazza. Bella Ragazza. Wsteczny wchodzi dosyć specyficznie, bo podciąga się pierwszy jak w Oplu albo jak w Chevrolecie, ale za to ciągnie się dźwignię w prawo i do tyłu. Tak więc ten pierścień jest nie za bardzo potrzebny tutaj. Pierwsze co mogę powiedzieć po zawróceniu z tamtego miejsca, to to, że zwrotność jest niestety taka sobie. Znaczy nie jest dramatycznie zła, jest na pewno lepsza niż w poprzedniku, czyli w Y10C. Natomiast po małym samochodzie moglibyśmy się spodziewać czegoś troszeczkę lepszego, ale dramatu nie ma, można z tym żyć. Tak samo zresztą jak z zawieszeniem, które resuruje przyzwoicie. Też nie jest tak komfortowe jak w poprzedniku, ale filtruje wystarczająco dobrze. Można powiedzieć, że to taki kompromis między komfortem a właściwościami jezdnymi, a jak wiadomo, lepszy kompromis niż kompromitacja. Jeśli chodzi o osiągi, no to powiedzmy, że jakieś są. Te 60 koni, no
nie za bardzo tutaj wystarcza, żeby sprawnie, satysfakcjonująco, o to jest lepsze słowo, satysfakcjonująco napędzić to autko w czymś dużo mniejszym, lżejszym, no to byłaby to wystarczająca moc, ale tutaj no troszeczkę jednak chciałoby się czegoś więcej. Powiedzmy, że te osiągi są wystarczające do ruchu miejskiego, ale niewiele więcej. Za to mała Lancia zupełnie przyjemnie się prowadzi, dobrze trzyma się drogi, hamulce są znośne, nie są jakimś mistrzostwem świata, ale są po prostu, powiedzmy, przyzwoite, tak mógłbym je nazwać. Sprzęgło chodzi dość ciężko, nie wiem, czy to jest kwestia egzemplarza, czy ten typ tak ma, natomiast skrzynia biegów pracuje fajnie, no gdyby tylko ta gałka zmiany biegów nie zostawała raz po raz w dół. Nie jest też tutaj za głośno, większość hałasu generuje układ jezdny, jest tak naprawdę głośniejszy od silnika. Cóż mogę powiedzieć, jest to po prostu sympatyczne, małe autko. A że nie jeździ do końca aż tak dobrze jak wygląda, no mówiąc prawdę, byłoby to bardzo trudne, gdyż wygląda po prostu rewelacyjnie. I to tyle w temacie Lancii y Cosmopolitan. Elefantino to bardziej urocza nazwa, ale Cosmo miało grubszy tłuszcz i on zdecydowanie robi tu robotę. Skóra na fotelach, Alcantara na desce to było naprawdę jakieś. I cały ten samochód jest zdecydowanie jakiś, czyli fajny. Wy też bądźcie fajni i wbijajcie na moją grupę dyskusyjną, fanpage'a i stronę www.basedriver.pl. Jeśli macie ochotę postawić mi jakieś nioki czy coś także na mojego Patronite'a, a jeżeli chcecie udostępnić mi grata do testów w Warszawie lub okolicach, piszcie na basista@basedriver.pl. Czasami odpowiadam z opóźnieniem, ale zawsze w końcu odpisuję. Dzięki ogromne i do najbliższego.